Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Perfumy na tacy. Dzisiaj moja taca prezentuje się iście jesiennie. Już widzę, że przeważają takie ciemniejsze, bardziej mroczne kolory, iście jesienne. Nawet te zapachy są już takie trochę cięższe. Chyba już naprawdę mocniej poczułam jesień, a jesień jest moją ulubioną porą roku. Ja po prostu kocham jesień, wszystkie perfumy wtedy lepiej brzmią. Można nosić trochę więcej, wiecie, nawet te takie kilorowate i mi się to podoba. Tak, dobra. Zaczniemy sobie może od Avonu. Tutaj mam Avon Alpha, takie oto opakowanie. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że on już jest chyba wycofany z polskich katalogów. Nie orientuję się tak do końca, więc jeżeli się mylę, to po prostu napiszcie mi to, że się mylisz, kobieto, i on jest. Mi się wydaje, że został wycofany. Ewentualnie pojawia się, ale rzadko. W każdym razie też widziałam na Fragrantica, że on ma jakby inny kształt flakonu niż ten, który trzymam w dłoni. Czyżby Avon też poszedł w kierunku zmiany szaty graficznej zapachów znowu, czy co? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie jest to kompozycja kwiatowo-owocowa z roku 2015 i jest to dość mocna kompozycja. Nawet powiedziałabym, że ma jakiś taki akcent lekko męski. Taki vibe troszeczkę, ale tylko delikatnie. To jest w dalszym ciągu kobiecy zapach, ale z jakimś takim właśnie lekkim mechem czegoś męskiego. Znajdziemy tutaj malinę, piżmo, liczi, wiciokrzew. Być może czasami wiciokrzew może odpowiadać, takie nuty zielone za to wrażenie. Nuty kwiatowe, nuty drzewne, drewno kaszmirowe. To jest taki kwiatowo-owocowy zapach, ale właśnie z jakimś takim podtonem, który myślę, że nie każdemu może odpowiadać. No właśnie przez ten taki lekkie, przez to takie lekkie echo może ten zapach być nawet trochę kontrowersyjny. W każdym razie jego dużą zaletą jest to, że nie posiada tej Avonowskiej nuty, której tak większość chyba nie lubi. Dla mnie jest przyjemny, dla mnie jest ciepło, tolający, właśnie jak taki czerwony sweter. Czerwona pomadka, czerwony szal, o, proszę. No, naprawdę ciekawy zapach ze stajni Avon. Dla mnie wart uwagi, jeżeli gdzieś znajdziecie, albo może próbkę, to naprawdę jest to fajna kompozycja właśnie na jesień, nawet zimę. Następna to będzie Escada, Especially, ale Elixir, ta wersja ciemniejsza troszeczkę. I taka głębsza. I ja mam z nią relację love-hate po prostu. Czasem bardzo lubię, a czasami jest dla mnie ten zapach mdły. Taki sztuczny, taki syntetyczny, a czasami głęboki właśnie. Dostrzegam w nim głębię. Może to zależy od pogody, od wilgotności, wiecie, od różnych rzeczy. Też od mojej fazy cyklu. Ogólnie całość jest różowo-owocowo-piżmowa. Zapach powstał w 2013 roku. Znajdziemy w nim sporo nut owocowych, ale dla mnie to jest oda do róży. Jak najbardziej. Chociaż owoce są w otwarciu obecne, jak choćby grapefruit, gruszka. Jest też właśnie róża wspomniana, śliwka, jest też suszona śliwka. Jest ilang ilang, paczula, białe piżmo, drzewo kaszmirowe. Bursztyn, madagaskarska wanilia. To jest taki... To jest słodka róża zmieszana z owocami. Z akcentami mocno zaznaczonymi drzewnymi. Szczyptą wanilii. Jest to zapach słodki, ale w żadnym wypadku nie ulep. W tym momencie chyba mam fazę na lubienie go. Bo dostrzegam jego głębię, jego kunszt, to jest dobry zapach, naprawdę dobry, ale jak na mnie i dla mnie, kapryśny trochę, po prostu. Raz go lubię, raz nie. No. Następny to jeden z flankerów Attraction Avon, to jest Attraction Desire. Desire. Lubię to słowo po prostu, wybaczcie. To jest zapach ciekawy, ale znowu tutaj jakąś sztuczność wyczuwam po prostu. To jest zapach wiśniowo-słodki. Jest to flanker z 2021 roku, więc
z tego roku świeżynka. Są tu wiśnie, ale jakieś takie przykurzone? Nutę kurzu tu czuję. No zabijcie mnie, nutę kurzu, trochę. Jest szafran, jest mandarynka, jest irys, jest jaśmin, jest lilia, bursztyn, balsam, tolu, drzewo sandałowe. Dużo nut drzewnych, to jest pewne. Akcent wiśni jak najbardziej. Jakaś przyprawowość delikatna, ale bardzo delikatne muśnięcie, prawie niezauważalne. Białe kwiaty, jestem w stanie się zgodzić. Jest jakaś duszność w tym zapachu po prostu i jakaś taka, nie wiem, nuta przykurzenia, kurzu. No, nie potrafię tego inaczej ubrać w słowa. Jest jakaś szorstkość, sztuczność, syntetyczność, ale też głębia z drugiej strony. Ta wiśnia jest, ale ona jest taka jakaś właśnie, niezbyt mi odpowiada, szczerze mówiąc. Na pewno nie taka jak w Lost Cherry, bo to Lost Cherry to chyba żadnemu zapachowi, każdemu zapachowi daleko. A przynajmniej na tą chwilę, bo jestem po prostu zauroczona, wiecie, już od dawna tym Lost Cherry. To jest jakby echo tego Lost Cherry, zupełnie bez jakichś słodkich nut. To jest jakby tłuste, przykurzone, drzewne, sztuczno-wiśniowe. Ale nie jest złe. Wiem, że to zabrzmiało okropnie, to wszystko, co powiedziałam. Ale nie jest złe, może się podobać. Myślę, że ten zapach zyskuje po odparowaniu trochę. Początki nie są łatwe. Powiedziałabym, że ciężkie nawet. Ale potem on się jakby uspokaja i traci trochę tej oleistości, tłustości. Robi się przyjemny, po prostu. Okej. Następny to zapach, który tak naprawdę chciałam sprzedać i chyba nadal gdzieś wisi na aukcji Allegro, ale się waham. Waham się. To jest Dolce & Gabbana Intense Eau de Parfum. Taka ciemna buteleczka. To jest zapach... intensywny właśnie. Słodko-białokwiatowo-pudrowy. Kompozycja jest z 2013 roku. Znajdziemy w niej neroli, zieloną mandarynkę, jak również kwiat pomarańczy, tuberozę, ale to nie jest tuberoza taka poziomkowa, bardziej taka duszność białych kwiatów jest w tym zapachu. Pianka marshmallow, jak najbardziej. Jest taka słodkość właśnie piankowa w tym zapachu. Jest też drzewo sandałowe. Właśnie ta pianka i drzewo sandałowe to dla mnie podstawa tego zapachu, jak również białe kwiaty, ale z przewagą nut komfortowych, miękkich, słodkich, otulających, takich jak właśnie ta pianka i nuty drzewne. Głęboki zapach, bardzo elegancki, bardzo kobiecy, seksowny i zmysłowy też. I dla dojrzałych bardziej kobiet, tak mi się kojarzy. No, dość dobre parametry. O, przepraszam. Odzwonimy. Dzisiaj wszyscy do mnie piszą, czegoś chcą, nie wiem o co chodzi. Także przepiękna, przepiękna kompozycja. Dobra, następna Olympia Blossom, Paco Rabanne. Następna kompozycja, nie następna zapach. W ogóle podoba mi się ten flakon, taki zdobiony motywami czarnych kwiatów, liści, coś takiego. Płyn w środku różowy, mój ulubiony kolor, więc wiecie, chociaż jeden z moich ulubionych. Ja mam wiele kolorów ulubionych, co widać po moim makijażu czasami. Ale nieważne, nie o tym. I to jest pierwsza Olympia, która mi się podoba. Każda inna, coś mi w niej nie pasowało. Za dużo soli, za dużo czegoś tam, bo w ogóle te Olympie wszystkie bazują na soli, ale tutaj ta sól jest... potrawa jest niedosolona. Ale to dla mnie dobrze akurat w tym przypadku. To jest kompozycja różano-owocowo-słodka, dość nowa, bo z tego roku, z 2021. Znajdziemy w niej róże, różowy pieprz, gruszkę, właśnie uwielbiam nutę gruszki, czarną porzeczkę, sorbet, wanilię, sól, drewno kaszmirowe, paczula. No ta sól jest znowu obecna, ale dla mnie, no jej tu praktycznie nie ma i dla mnie to jest na plus, bo nuta soli bywa trudna i ja dla mnie w odbiorze. Nuta soli jest też w Dior Enjoy
i też bardzo lubię, więc tam nie zostało to jakoś przedawkowane. Natomiast pozostałe Olimpia jest ode mnie chyba przez to właśnie, że za dużo jest tej nuty solnej, nie do przejścia, albo jest ona zmieszana po prostu w taki sposób z innymi składnikami, że nie. Tutaj jest bardzo przyjemnie, bardzo uroczo, jest tak wiosennie, letnio, jest optymistycznie, radośnie. Te nuty owocowe są takie wesołe, tryskające, po prostu szczęściem i optymizmem. Słodkie, ale znowu nieprzesłodzone, jest jakaś świeżość też w tym zapachu. Kwiatowość, jak najbardziej tutaj ta róża jest zauważalna. No bardzo, bardzo dla mnie dobry zapach, z dobrymi parametrami mimo całej swojej różowości, no delikatności, to jednak zachowuje się przyzwoicie, jeżeli chodzi o parametry. Następny zapach to zapach trochę infantylny, ale znowu z nutą gruszki, więc nie mogę go nie lubić. Katy Perry miał. Tutaj taki dzyndzelek miał, ale się nie miał, bo się przemiał. Po prostu gdzieś go zutylizowałam, zgubiłam. Nie wiem. W każdym razie kot jaki jest, każdy widzi. Z tyłu pies, tu kot. Jak pies z kotem. Co sądzisz, Frodo? Chyba niewiele. Po prostu popatrzył. No co ty chcesz, kobieto? No kot, no różowy. Sztuczny. Nie da się go gonić. Waniliowo-owocowy wydźwięk jest tej kompozycji. Jest to już stara kompozycja z 2011 roku. Stara jak moje dziecko, starsze. Znajdziemy tutaj właśnie gruszkę, tangerynę, gardenię. Jest kremowość, taka słodka kremowość w tym zapachu. To jest jakby nektar z owoców, nektar z białych kwiatów, z gardenii. Takiej najlepsza kremowość wyciągnięta z gardenii. Jest jaśmin, jest widziokrzew, w ogóle nie czuję tutaj żadnych takich trudniejszych nut. Widziokrzew potrafi robić zadzior, że tak powiem, tutaj tego nie ma. Kwiat afrykańskiej pomarańczy, konwalia, wanilia, bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe. No pewnie, że tak, waniliowo, drzewnie, przyjemnie, miękko, ciepło, otulająco, ale też troszeczkę tak dziecięco, dziecinnie, żeby nie powiedzieć infantylnie. W sumie to synonimy, wiecie, ale brzmi mądrze, jak się wymieni pod rząd. No jest w tym znowu jakaś krzta, szczypta dzieciństwa, beztroskich chwil, rozrywki, zero zmartwień, tylko ja i domek babci na wsi, po prostu. Gdzieś grusza, dorodne gruszki, babcia upiekła placek waniliowy. Cudo, cudo. No i ostatni to właśnie ten, który mój mąż wyróżnił, dostał numer 1 na jego liście, the best of męskim nosem w ostatnim odcinku, jaki był nagrany. To jest Ange de Mont le Secret, Elixir Givenchy. Taki oto. I faktycznie, cholernik jest dobry. Jest dobry. Ja już nie wiem, gdzie mam psikać sobie. Tu chyba nie psikam. O. Ma nawiązanie do tego podstawowego Ange de Mont le Secret, tego brzoskwiniowego, ale jest tutaj twist taki jaśminowy, trochę zaciągnięty z Aliena, ale tylko trochę. W ogóle co my mamy w nutach? Herbatę, cytrynę. No jest takie otwarcie zielono, nie, może i herbaciane. Zielona herbata bardziej. O, to jest dobry trop. Cytryna, neroli, jaśmin. No pewnie, że jaśmin. Dlatego kojarzy się trochę z Elienem. Przepraszam, nos mnie swędzi. Plumeria, kwiat pomarańczy, wanilia, patchouli, cedr, piżmo. To jest złagodzony, wysłodzony Elien. Bez ostrości takiej jaśminowej jak brzytwa. Tutaj tego nie ma. To jest miękko, to jest komfortowo. Otulająco, bardzo przyjemnie, ale też zmysłowo, seksownie, wieczorowo. Tak, mój mąż chyba też nawet powiedział, że to jest taki zapach na wieczór. Ma naprawdę świetne parametry, ja go serdecznie polecam. Wiem, że coś mi się obiło uszy, że on chyba reformulację przechodził. Szata graficzna też się trochę zmieniła flakonu. Nie znam, nie wiem, jak ten najnowszy teraz brzmi. Podejrzewam, że mógł trochę stracić na parametrach, ale nie no, jeżeli gdzieś dostaniecie w takim flakonie, to naprawdę to jest mistrzostwo, arcydzieło i w ogóle.
Ok, jak zwykle zapraszam do komentowania. Dajcie znowu czadu w komentarzach, w kciukach, w subskrypcji, a co tam? Na bogato, nie. Już raz, jak Was poprosiłam, to tak zadziałało, że byłam w szoku, więc wow. Zróbcie to jeszcze raz. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczna. Napiszcie koniecznie właśnie, co Wy sądzicie o tych zapachach, co Wy planujecie. No i cóż, życzę miłego dnia, wieczoru. Nie wiem, o jakiej porze oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa!